часи, коли Україна входила до СРСР і рок-музика була заборонена, почути рок можна було тільки з закордонних радіостанцій. Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Хвилі третьої програми польського радіо, яка транслювала останні віяння світової музичної культури, могли піймати на своїх приймачах жителі Західної України. Саме для радіо «Трійка», яке слухав в юності Андрій Кузьменко, він згодом присвятить рядки відомого хіта. І в гості до «Трійки» завітала сьогодні команда «Цікавої Варшави». Що тут ще мені діялося? Тут менше на екрані відео по радіо «Трійка». Менше мене накриває такий фільмик о том, що то є радіо «Трійка», як Java радіо «Трійка», або різних керунків є на тем радіо, які релації радіо «Трійка» з Україною. І о різних таких пам'ятках радіо «Трійка». Радіо «Трійка» – це загальнопольська цілодобова станція радіо, котра знаходиться в Варшаві на вулиці Мишлевецькій. Станція транслює передачі музично-розважального характеру і розповідає про новини політики, суспільного життя та культури. Від початку свого заснування на хвилях станції лунає музика різних стилів та жанрів. Крім того, радіостанція організовує благодійні акції, видає компакт-диски заходів за її участі. Але детальніше про «Трійку» нам розповість людина, яка багато років презентує програми третього каналу польського радіо. Tu program trzeci Polskiego Radia, Piotr Baron, dzień dobry. Program trzeci powstał 1 kwietnia 1962 roku, czyli w tym roku kończy 54 lata. I gdyby ktoś zapytał mnie, o czym jest program trzeci, to ktoś to kiedyś fantastycznie wymyślił, że program trzeci to nie jest radio, to jest sposób życia. Tłumacząc to szerzej, chodzi o to, że Trójka jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Najpierw Trójki słucha mama i tato, a potem, kiedy mama i tato bardzo mocno są ze sobą i z tego wspaniałego związku biorą się dzieci, to dzieci też zaczynają słuchać programu trzeciego. Tak, Trójka to jest sposób na życie i chyba najpiękniej to się objawia, kiedy organizujemy jakieś koncerty, dlatego że wtedy widać, że przychodzą na te koncerty dorośli rodzice, często z tak siwymi włosami jak moje, a obok tych rodziców najczęściej małe dzieci, też w koszulkach z napisem Deep Purple albo Led Zeppelin, co nas bardzo cieszy i powoduje uśmiech na mojej twarzy, bo te wszystkie zespoły to były zespoły, które poznałem właśnie dzięki programowi trzeciemu. Разом з Петром і Ольгою наша знімальна група «Цікавої Варшави» вирушає в легендарну концертну студію третьої програми польського радіо. To jest jedno z tych wyjątkowych miejsc w programie trzecim, które kochamy szczególnie i którym zawsze się chwalimy. I w każdą niedzielę o godzinie 20 ktoś z dziennikarzy programu trzeciego staje tutaj i mówi z wielką radością: dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa zgromadzonych przy radioodbiornikach i tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w studiu koncertowym programu trzeciego. To jest studio, które ma niewiarygodną akustykę, a powtarzam tylko słowa wielkiej artystki, która tutaj śpiewała. Nazywa się Tori Amos i powiedziała, że śpiewała w 50 studiach na świecie, ale czegoś takiego jak tu nie przeżyła. A ostatnio, kiedy byłem w Berlinie i tam spotkałem się z taką artystką brytyjską, która nazywa się Tanita Tikaram, to powiedziałem Tanicie, że bardzo byśmy czekali na nią tutaj w studiu i w Warszawie w programie trzecim, bo prezentowaliśmy jej nagrania od początku, kiedy zaczynała swoją karierę i ona powiedziała: zaraz, studio w programie trzecim? Ja słyszałam o tym studiu. Ktoś mi opowiadał o tym studiu w Londynie. Także studio jest już znane, to studio, w którym jesteśmy, nie tylko w Polsce, ale także daleko poza jego granicami. I pamiętam najbardziej poruszający dla mnie moment w tym studiu, kiedy przyjechał do nas Leonard Cohen, stanął przed nami na odległość 5 metrów i powiedział tym swoim takim genialnym głosem:
Chciałem za wszystko Wam podziękować, moi kochani przyjaciele w Polsce. Nazywam się Leonard Cohen. Fenomenalne studio i proszę, tak brzmi. Na najlepiej zobaczyć to studio wtedy, kiedy są koncerty, zatem zapraszam w każdą niedzielę o 20. Музична студія Польського радіо імені Агнішки Осецької була започаткована в 1947 році. Агнішка Осецька – польська поетеса, автор багатьох пісень, письменниця, театральний і телевізійний режисер, журналіст. Ім'я Агнішки Осецької студія Труйки отримала невдовзі після смерті відомої поетеси в 1997 році. Особливість студії в тому, що одночасно це і студія звукозапису, і концертний зал. Коли тут відбуваються концерти, то їх досить часто транслюють наживо в прямому ефірі. Студія налічує 150 сидячих місць. В цілому може вмістити 200-250 осіб. W radiu pracuję już bardzo długo, bo 30 lat i myślę, że bardzo ważne i ciekawe są również te opowieści, które na co dzień nie widzą światła dziennego. To znaczy trzeba je gdzieś gromadzić. Teraz jest na szczęście tak, że są komputery, więc można to wszystko gdzieś zapisywać. I ja miałem kilka takich fantastycznych przygód radiowych. Ostatnia jest związana z Tanitą Tikaram, bo ona wydała niedawno swoją nową płytę i kiedy to się stało, to zadzwoniłem do wytwórni płytowej, która wydaje jej płytę i mówię, że dzwonię z programu trzeciego i my od samego początku, od Twisting My Sobriety i od Cathedral Song nadajemy jej piosenki i mam prośbę, czy mogliby mi udostępnić do Tanity numer telefonu, bo chciałbym z nią porozmawiać, zadać jej kilka pytań o tę nową płytę, bo z informacji wynika, że ta płyta ma być bardziej plusowa, więc mnie to zainteresowało. No i oni zadzwonili do menedżera Tanity Tikaram i za dwa dni otrzymałem taką odpowiedź. Tanita zaprasza Cię na koncert do Berlina. Jeśli możesz przyjechać, to przyjedź i przed koncertem będzie mogła udzielić Ci wywiadu. To są piękne historie, tym bardziej, że z Tanitą rozmawiałem w Sopocie. Anita Tikaram powiedziała wtedy, świetnie się rozmawiało, słuchaj, jak chcesz, to się jeszcze możemy zobaczyć wieczorem. Obojętnie jak to brzmi, mówię, dobra, to zobaczmy się jeszcze wieczorem. Ona mówi, ale wieczorem możemy się zobaczyć w kasynie. W związku z tym, że ja nie nawykły do takiego światowego życia i nigdy w życiu nie byłem w kasynie. Ale cóż, mówię, dobra, idziemy do kasyny. No i kiedy wchodziłem do kasyna, zatrzymał mnie taki rosły facet i mówi, żeton. Ja się wystraszyłem, bo kasyno znałem tylko i wyłącznie z filmów o Jamesie Bondzie. I wydawało mi się, że każe mi kupić taką kupkę tych żetonów za 250 milionów dolarów. A ja miałem w kieszeni może 200 zł. No i ja się go pytam, gdzie mam kupić te żetony. On mi pokazał, że tam. No i podszedłem do gościa i mówię, dzień dobry, chciałem kupić żeton. On mówi, proszę bardzo, i dał mi żeton za 5 zł. Odetchnąłem z ulgą i to była właściwie taka przepustka do wejścia dopiero z kasyna. No i, ale na szczęście, jak mówię, miałem 200 zł, bo mówię, Tanita, co robimy dalej? Ona mówi, wiesz co, czegoś bym cię napił. No ja też. No i poszedłem do baru, kupiłem dwa drinki. Okazało się, że one były wielokrotnie droższe od tego żetonu. A to nieistotne, dla Tanity robi się takie rzeczy. No i wypiliśmy po dwie kolejki tego cudownego zresztą napoju. Potem przyszedł krupier, chyba tak się nazywa ten człowiek, który jest mistrzem ceremonii i mówi, że trzeba obstawiać. No i rzuciłem ten żeton 5-złotowy chyba na czarne. Piątka czarna. Okazało się, że przegrałem wszystko, czyli 5 zł. I teraz, kiedy się spotkałem z Tanitą, powiedziałem jej, z tobą w kasynie przegrałem całą forsę. Ona mówi, że ile? Ja mówię, że 5 zł. To ile to jest euro? Ja mówię, nie wiem, 25 centów. No i takie przygody się zdarzają. Kolejna taka świetna przygoda radiowa jest związana z tym, że czasem tutaj do radia przyjeżdżają muzycy, czasem tacy wymarzeni. No i też to była przygoda też niedawna. Koncert odbywał się tutaj. Fantastyczny gitarzysta i wokalista Warren Haynes był naszym gościem i rano przyjechał na próbę. Prowadziłem program, tutaj obok jest studio emisyjne Trójki
Prowadzę program i nagle do studia wchodzi Warren Haynes. Ja go poznaję, bo go znam. Ja mówię, cześć, nazywam się Warren Haynes, szukam studia koncertowego Agnieszki Osieckiej. Ja mówię, no to cześć Warren, bardzo miło mi cię poznać, choć pokażę ci, od to niedaleko. No i wyszliśmy i przyszliśmy tutaj. I od 11 rano odbywały się tutaj próby, a potem o 20 odbył się fenomenalny koncert Warrena Haynesa, znanego na całym świecie, wydającego raz po raz doskonałe płyty gitarzysty i wokalisty. No to tyle mam takich opowieści, które kiedyś pewnie, jak już będę stary i na emeryturze, trzeba będzie zebrać w jakąś książkę i to wszystko opisać. Життя пана Петра тісно пов'язане з Труйкою, і він має ще багато цікавих історій про зірок шоу-бізнесу, які були гостями радіо. Ми ж з пані Ольгою вирушаємо на подорож коридорами Труйки, де самі стіни дихають легендами та історіями. Автографи акторів Барбара Карпутна, Станіслава Цивільська. Розповідають, що під час ремонту на радіо маляри зафарбували автографи деяких відомих зірок на цій стіні. Потім був великий скандал. То є хіба таблиця з життями від слухачів і від фанів Петра Качковського, дивнікаря музичного твору. Труйка виховала багато відомих журналістів. За весь час існування радіо тут склались свої традиції. Одна з яких – давати ім'я передачам так, щоб в назві була присутня цифра 3. Через рік функціонування Труйки. То є аудиції пленерові, то є життя редакційне, дзвінкарі Труйки. Показаний фрагмент їх життя. Це фото розповідає про один з епізодів життя концертної студії «Труйки». Це є видаження, зв'язане з патронатом «Труйки», так? Вони не є організовані через «Труйки», але це є видаження, які повстали при якомусь там подіалі. Радіо видає диски з колекціями творів, які звучали тут. Труйка є одним з найпопулярніших радіо в Польщі. І за даними різних екзит-полів, займає передові місця в списках лідерів. Program trzeci nigdy nie był programem, który chciał być bardzo mocno popularny. Znaczy, chcemy być słuchani, ale nigdy nie zależało nam na tym, żeby schlebiać takim najbardziej prostym gustom. Nigdy nie goniliśmy za taką tanią popularnością. Wręcz przeciwnie, zawsze staraliśmy się prezentować te rzeczy, które naszym zdaniem były wartościowe, a niekoniecznie bardzo popularne. Stąd cała gama rockowych wykonawców, myślę o muzyce, bo Trójka jest radiem, które jest mocno sprowizowane na muzykę i w związku z tym, że mam okazję mówić do przyjaciół, to powiem, że bardzo często sięgamy również po płyty ukraińskie, przy czym też bardzo specjalne płyty, bo są to płyty głównie rockowe, rockowych młodych zespołów ukraińskich. Audycja nazywa się, też będę musiał ją przetłumaczyć, strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Innymi słowy, strefa muzyki rockowej, ale śpiewanej nie w języku angielskim. No i tam właśnie mój wspaniały kolega, którego nazywamy dr Wilczur, prezentuje utwory i płyty zespołów nieanglojęzycznych i tam bardzo często sięga po płyty ukraińskie, stąd znamy muzykę rockową czy punk rockową ukraińską. Wracając do programu trzeciego i do muzyki, którą prezentujemy, to głównie jest to muzyka rockowa z domieszką muzyki bluesowej, choć to wszystko się miesza. I w zasadzie, gdybym powiedział, że program trzeci wyrasta na bluesie, to byłaby prawda, bo wszystko bierze się z bluesa. Blues to korzenie, a reszta to tylko owoce. No i
to nam przyświeca od bardzo, bardzo wielu lat. Дякую за відповідь і життя всього найліпшого. Неможливо охопити всього в рамах однієї передачі. На цьому наша подорож збігає до завершення. З нами залишаються яскраві враження про легенду польського радіо. Радіо «Труйка». Польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ніби чудо польське радіо нам відкривало...